Cześć. Naszym pierwszym gościem jest doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pani Bożena Czwojdrak, specjalista od późnego średniowiecza, która najczęściej zajmuje się genealogią szlachecką i dworami królewskimi. I właśnie o polskich królowych dzisiaj będziemy chcieli z panią profesor porozmawiać. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszego programu. Dziękuję także, bardzo się cieszę. Ale zanim przejdziemy do meritum, może pani profesor pozwoli, z racji tego, że znamy się już ładnych kilka lat, to żeby formuła przebiegała nam w swobodnej atmosferze, to pozwolę sobie mówić do pani profesor na ty. Nie ma najmniejszego problemu. Świetnie. No to cóż, dzisiaj spróbujemy porozmawiać o późnym średniowieczu i polskich królowych kobietach, które dowiemy się, mam nadzieję, dzisiaj, czy rzeczywiście były szyją, która kręciła głową polskiego króla. Może zacznijmy od takiego pytania. Proszę powiedz mi, jak w ogóle wyglądał proces wyboru kobiety kandydatki na męża? Czy to była jakaś procedura? Czy to był jakiś ograniczony krąg kobiet, do których zawężano ten wybór? Jak to wyglądało? Jeżeli chodzi o późnośredniowieczny Polski, to jest tutaj taka dosyć ciekawa sprawa. W zasadzie powinnam powiedzieć, że w chwili obecnej kończę praktycznie książkę. To jest taka synteza dotycząca królowych późnego średniowiecza. Skupiam się na żonach Władysława Jagieły, na żonie Kazimierza Jagiellończyka i na żonie Aleksandra Jagiellończyka, Helenie Moskiewskiej, która wprawdzie królową nie była, bo nie zmieniła wyznania, ale tak ją tytułowano i tak właściwie też była postrzegana w naszym kraju. I co jest najciekawsze, to, że przynajmniej w przypadku żon Władysława Jagieły prawie żadna z nich nie była planowana jako przyszła małżonka króla polskiego. Wszystkie małżeństwa tego typu były małżeństwami dynastycznymi, czyli musiały mieć jakieś korzyści z tego wszystkiego. Najczęściej były to korzyści związane nawet nie z kwestią materialną, co z sojuszami, które były w danym momencie potrzebne. I stąd właśnie decyzja, że akurat taki, a nie inny mariaż powinien być zawierany pomiędzy jednym a drugim państwem. Tak właściwie było przez całą dynastię Piastowską, stąd też praktycznie prawie wszystkie żony naszych władców z dynastii Piastowskiej to były małżonki z okręgu naszego, czyli albo z Rusi, tak dokładnie, albo z Cesarstwa Niemieckiego, albo z Królestwa Czeskiego. W przypadku Władysława Jagieły okazało się jednak, że jest to całkowicie inaczej. No właśnie, bo właściwie poza Jadwigą żadna jego żona z jakiegoś wielkiego rodu królewskiego nie pochodziła. Dokładnie, a w dodatku Jadwiga także nie była planowana na królową Polską. No oczywiście, bo planowana była Zofia. I całkowicie starsza siostra Maria. I tutaj na dobrą sprawę po śmierci Ludwika Węgierskiego we wrześniu 1382 roku zadziałała matka Marii i Jadwigi, która kompletnie, lekceważąc dotychczasowe układy z panami polskimi, koronowała bez zgody panów polskich, chociaż układy z Ludwikiem zawierały taką klauzulę, po prostu koronowała Marię na króla Węgier. No i w tym momencie okazało się, że panowie polscy zostali postawieni przed faktem dokonanym, albo Jadwiga, albo szukamy sobie całkowicie nowej królowej. Długa była procedura docierania się ze wszystkim. No ostatecznie Jadwiga została władcą, bo koronowana była przecież tak jak Maria na Węgrzech, na króla Polski. No właśnie, to zatrzymajmy się może chwileczkę nad tym aspektem, bo chyba często zapomina się o tym, że Jadwiga właściwie nie zaczynała swojej kariery jako królowa, czyli żona króla, ale jako samodzielny władca Polski, jako król Polski. Jako król Polski tak, jako samodzielny nie. Jadwiga, kiedy przybyła do kraju, miała tylko 10 lat. W myśl ówczesnego prawa, żeby być samodzielnym władcą, trzeba było mieć skończone lat 12. Później w przypadku mężczyzn przesunięto tą datę do lat 15. A zatem Jadwiga, owszem, została koronowana na króla Polski, ale nie rządziła samodzielnie ani przez chwilę. W jej imieniu rządzili panowie polscy, którzy byli jej doradcami, którzy właściwie kierowali wszystkimi postanowieniami. No i poszukiwano jak najszybciej męża dla niej. Zresztą już w czasie pertraktacji, kiedy jeszcze Jadwiga nie przyjechała do naszego kraju, to już panowie polscy rozpoczęli wstępne rozmowy z ówczesnym wielkim księciem litewskim Jogajłą, którego myśmy spolszczyli na Jagiełę i który ostatecznie małżonkiem Jadwigi pozostał. Okej, ale jeszcze zatrzymajmy się chwileczkę przy Jadwidze i
i jej kandydacie na męża, bo przecież to nie był Jagiełło nie był pierwszym wyborem rodziny Jadwigi. Pierwszym był Wilhelm Habsburg. Tak, oczywiście. Dlaczego polscy możni nie chcieli się zgodzić na Habsburga? Z bardzo prostego powodu. Nie to chcieli znowu, Niemca? Nie, a to absolutnie nie miało nic wspólnego z Niemcem. Po prostu Habsburgowie w tamtym czasie niewiele znaczyli. Ta dynastia była dopiero na samym początku swojej wielkiej, późniejszej kariery, co zresztą to też słynne powiedzenie, nie chcieli Niemca. Praktycznie rzecz biorąc, od czasów nowożytnych prawie każda królowa w Polsce była z dynastii Habsburgów. Najwyraźniej nam to absolutnie nie przeszkadzało. Po prostu Habsburgowie w tamtym czasie to była taka malutka dynastia. To im zależało na tym, żeby zasiąść na potężnym tronie polskim, a najlepiej, bo Jadwiga przecież była przeznaczona na tron węgierski, żeby zasiąść na węgierskim tronie. To się tam też wszystko strasznie mieliło, bo Jadwiga na początku miała z Habsburgiem rządzić w Wiedniu, później po śmierci starszej jej siostry Katarzyny miała rządzić na Węgrzech, Maria miała rządzić z Zygmuntem Luksemburskim w naszym kraju, więc to do samego końca nie było pewne, jak się to wszystko rozwiąże. I w momencie, kiedy Jadwiga została naszym władcą, czy też naszą władczynią, to już obojętnie jak będziemy ją określać, Habsburg nie był nam do niczego dynastycznie po prostu potrzebny. Zdecydowanie lepsza koligacja to był właśnie Wschód i Wielki Książę Jagiełło, którego małżeństwo chociażby dawało nam taką gwarancję, że ustaną jakiekolwiek spory z Litwinami i przygranicze nasze będzie po prostu spokojne. No i w ten sposób oczywiście wyrastał potężny sojusznik w nieuniknionym konflikcie z państwem krzyżackim. Tu też nie tak do końca. To znowu jest mit, który się powtarza od wielu, wielu, wielu lat. W momencie, kiedy Jadwiga poślubia Jagiełłę, państwo polskie od wielu, wielu lat nie ma żadnego zatargu z zakonem krzyżackim. Co więcej, my jesteśmy w bardzo dobrych z nimi stosunkach. Handlujemy, rozważamy. To Litwa ma problem z krzyżakami. Tak, Jagiełło wciągnie bardzo inteligentnie Polskę w wojnę z krzyżakami, której w ogóle nie planowaliśmy. I te polskie pretensje terytorialne względem ziemi chełmińskiej, to wszystko Pomorza, już było rozstrzygnięte, one nie było z tym żadnego problemu. Tak, one nie przebijały się w dyskursie absolutnie politycznym w tym okresie. Nie, dopiero rzeczywiście Jagiełło przez wiele początkowych lat będzie starał się doprowadzić do tego, żeby panowie polscy na nowo uwierzyli, że krzyżak jest jego największym wrogiem i doprowadzi ostatecznie do wielkiej wojny i wielkiej bitwy pod Grunwaldem. To rzeczywiście troszeczkę wywraca jakby perspektywę przyglądania się Unii Polsko-Litewskiej. Podręcznikową? Na pewno tak. Natomiast w przypadku badań naukowych to są rzeczy, tak powiem, oczywiste już dla nas wszystkich. Wow. No świetnie. Dobrze, wiemy czemu nie Wilhelm Habsburg. To może ruszmy dalej tym wątkiem, który już nam się pojawił. Bo mówiłaś, że właściwie biorąc pod uwagę żony Władysława Jagiełły, żadna z nich potem już nie pochodziła z wielkiego rodu. Co tam nie zagrało? Czy Jagiełło był tak uparty i dawał się ponieść amorom, czy po prostu nie było odpowiedniej kandydatki? Jagiełło był uparty, co do tego nie ma dwóch zdań. Zaraz ci podam fajne przykłady. Natomiast po śmierci Jadwigi tutaj sytuacja wyglądała naprawdę trochę skomplikowanie, bo kwestia tronu polskiego, prawda? Znaczy panowie polscy praktycznie rzecz biorąc wydawało im się, że biorąc sobie za króla polskiego Władysława Jagiełłę, człowieka ze wschodu, dla nich poganina, niewykształconego i tak dalej, że to oni będą na dobrą sprawę powodować. Jadwiga nieletnia, potem już nawet i letnia, ale 12-letnia dziewczynka, nie oszukujmy się, nie znająca języka. Bo to też jest mit, że Jadwiga znała polski. Nie miała się tego polskiego z czego nauczyć. Ona się go prawdopodobnie uczyła dopiero u nas. Na pewno znała niemiecki, bo przygotowywana była na tron wiedeński. Tam się zresztą przez pewien czas wychowywała. Ale pamiętajmy też, że przyjechała jako 10-letnia dziewczynka. To nie jest niesamowite dziecko, które zna 15 języków, bo i tak gdzieś w Wikipediach to wszystko funkcjonuje. Ale wróćmy sobie dalej. Jadwiga umiera i panowie polscy stawiają Jagiełłę tak troszeczkę pod ścianą. Mówiąc, że ty właściwie to byłeś tutaj mężem naszego króla, której to Jadwigi jako tego króla prawie tak nie traktowano, ale argument jest bardzo fajny. I jeżeli chcesz rządzić dalej, to także wespół z nami. A Jagiełło im wtedy mówi, a nie, to ja bardzo przepraszam, to ja wracam na Litwę, ja mam tam tron, proszę szukajcie sobie kogoś innego. Dziękuję, zabieram swoje zabawki, wracam na swoje podwórko. I co się dzieje? Panowie polscy spotykają się w Koprzywnicy, w ciągu 2 tygodni jest jakaś taka burza mózgów, rany boskie, co zrobić? No przecież nie o to chodzi, żeby on pojechał, bo dobrze, żeby został. I coś musimy wykombinować. Legenda Długoszowa głosi, że Jadwiga na łożu śmierci sugerowała, żeby Jagiełło poślubił Annę Cylejską.
Nikomu do głowy by żadna Cylia nie przychodziła, to jest w tym momencie fragment Słowenii, więc gdzieś daleko, wspólnych granic tak, nie ma, wspólnych interesów nie ma, nic nie ma wspólnego. Poza jedną zasadniczą zaletą Anny Cylejskiej. Jest wnuczką Kazimierza Wielkiego, więc płynie w niej krew piastowska. Mamy powrót Piasta. Mhm. Wprawdzie jest tą wnuczką z nielegalnego małżeństwa Kazimierza Wielkiego z Jadwigą Żagańską. Nie można mieć wszystkiego naraz, tak? Dokładnie w ten sposób, ale jest to argument. I Jagiełło wyraża zgodę. Oni oczywiście przychodzą, jest jakby powtórna elekcja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło wyraża zgodę i posłowie jadą po Annę Cylejską. I tu okazuje się kolejny bardzo fajny element, ponieważ nie ma w tym czasie jeszcze portretów. Nikt nie wie, jak wygląda potencjalna kandydatka na żonę. Władca zobaczy ją w momencie, kiedy ona wjedzie dopiero do Krakowa. A zatem posłowie, nie dość, że jadą, to oni w imieniu tego króla zawierają małżeństwo per procura, czyli w imieniu króla zawierają ten mariaż, który później będzie powielony dalej. Nie ma jakichś zaręczyn, wysyłania portretów ani czegoś takiego. I oni muszą podjąć decyzję, że jak już tam pojechali te ileś tam setek kilometrów, to muszą podjąć decyzję, czy tak to będzie ta kandydatka, którą król powinien poślubić. Czyli jakby ostateczna decyzja należała do tego poselstwa, to... Teoretycznie nie, bo król i tak już wyraził zgodę, ale w praktyce okazuje się, że kiedy Anna Cylejska przyjechała do kraju, to okazało się, że Jagiełło, kiedy ją zobaczył, odmówił jej poślubienia. Ups. I tu jest problem, ponieważ małżeństwo zostało zawarte. Jagiełło nie może odesłać Anny. Ona nie ma dokąd wrócić. Tu w najgorszej sytuacji jest Anna w tym momencie, bo Jagiełło zacznie rozgrywać panów polskich. Chcecie, żebym ją poślubił? Widzieliście, jak ona wygląda? Dlaczego wyraziliście zgodę? Proszę bardzo, mnie to teraz nie interesuje. Starajcie się. Posłowie doskonale wiedzą, że nie mają szans na cokolwiek innego. Anna nie może zostać odesłana, bo jej stryj, na którego dworze ona się wychowywała, bo już ojciec nie żył i zawsze opiekę nad córkami przyjmowała strona męska, też jej nie chce. On się cieszy, że ją się w końcu pozbył się z dworu. Tak, nieładna, bez posagu, żadna szansa, żeby gdzieś wyszła za mąż. I ona jest w tym momencie najbiedniejsza. Ona zostaje zamknięta w klasztorze pod pretekstem tego, że miała się nauczyć języka polskiego. Nie jest znajomość języka polskiego konieczna do zawarcia jakiegokolwiek mariażu. Na przykład Jadwigi. Mhm. No, na przykład nie wiemy, w jakim języku dogadywał się Jagiełło z Jadwigą. Być może po niemiecku. Co brzmi paradoksalnie, ale tak, bo Jagiełło niemiecki wiemy, że przez kontakty z krzyżakami znał. Zanim Jadwiga nauczyła się polskiego, zanim Jagiełło nauczył się polskiego, prawdopodobnie wspólnym językiem, przecież nie łacina, której Jagiełło nie zna, był język niemiecki. Mhm. Co no trudno nam sobie wyobrazić, no, faktycznie, ale... no jest to spore zaskoczenie. Ale tak prawdopodobnie było. No i z Anną Cylejską najprawdopodobniej też dogadywałby się po niemiecku, ona niemiecki znała. Natomiast odesłanie jej do tego klasztoru, zamknięcie jej na 8 miesięcy w tym klasztorze, pod pretekstem właśnie tego, że, no, że jest brzydka, to jest kolejna rozgrywka Jagiełły z panami polskimi. Poślubię ją, jak będę chciał, a wy macie być grzeczni. No to rzeczywiście... Co więcej, Jagiełło tych trzech posłów nieszczęsnych, którzy pojechali po Annę, całkowicie odsuwa od siebie. Na ładnych parę lat, do tej pory jednych z najbliższych jego współpracowników, przestałem się pojawiać na dworze, przestałem się pojawiać u boku króla, do momentu, kiedy rzeczywiście dochodzi do ślubu. Co więcej, jeszcze parę lat musi minąć, aż Anna Cylejska zajdzie w ciążę i kiedy urodzi Jadwigę, dopiero wtedy Jagiełło przebaczy swoim posłom. Taki Czyli był pamiętliwy. Absolutnej niełaski, faktycznie. Tak ten jest. Los posła to taki mocno ryzykowny. Z jednej strony fajne uposażenie i wyróżnienie, ale z drugiej odpowiedzialność równie wielka. Spore ryzyko. Okej, na co z kolejną żoną? Bo cały czas jesteśmy w tym aspekcie doboru tych żon spoza tych ważnych kręgów politycznych. Tak. W wypadku Anny Cylejskiej mamy tą krew piastowską. Która jest, nie da się ukryć, rzetelnym argumentem. Co w wypadku Elżbiety Granowskiej? A w przypadku Elżbiety Granowskiej to jest właśnie jeden... z czterech przynajmniej władców polskich, którzy rzeczywiście zakochali się i postawili na swoim. Takim człowiekiem, który doprowadził przecież do małżeństwa z Krystyną Rokiczaną, był Kazimierz Wielki. Mamy słynny romans zakończony małżeństwem Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, Jana III Sobieskiego z Marysinką Sobieską, gdzie rzeczywiście widzimy, że w grę wchodziło ewidentne uczucie. Elżbieta Granowska to jest w ogóle fascynująca postać, córka wojewody sandomierskiego Otona z Pilicy,
I zresztą matki chrzestnej Władysława Jagieły, Jadwigi Melszczyńskiej, która w momencie, kiedy Jagieło poznał na dworze swojej ulubionej siostry Aleksandry, księżniczki mazowieckiej, miała już około 40-45 lat. Była mniej więcej rówieśniczką Jagieły i była już wdową po trzech mężach. Więc życie też ją nie oszczędzało, tak. Szczególnie, że tych pierwszych dwóch mężów straciła w dosyć wczesnym wieku. A jednak okazało się, że musiała wyglądać tak nieprawdopodobnie, musiała czymś Jagiełę tak zachwycić, że praktycznie rzecz biorąc władca doprowadza do małżeństwa. Ponownie rozgrywa ją kartą litewską. Panowie polscy bowiem nie chcą się zgodzić na to, żeby szlachcianka, jedna z nich, została królową Polski. Jagieło znowu rozpowiada, dobrze, to jeżeli nie chcecie, jest już moja córka Jadwiga, bardzo proszę, wybierzcie sobie na królową, znajdźcie dla niej męża. Elżbieta Granowska będzie moją żoną, tak czy siak. Doprowadza do ślubu, ale potem chce ją jeszcze ukoronować. Władcy, znaczy może inaczej, bożni polscy znowu protestują. Jeden z nich wykrzykuje królowi w twarz. Mamy to poświadczone zarówno w Kronice Długosza, jak i także przez szpiegów krzyżackich, że taka scena była. Czyli musiała być sceną gdzieś ogólną, a nie w jakimś komnacie. Że możesz ją władcę ukoronować wszystkimi koronami, które masz w skarbcu, my jej i także nie uznamy za swoją królową. No, czyli w tym wypadku tłumoczni próbowali teraz postawić... Ale jak najbardziej. Jagieło po raz kolejny doprowadził do tego wszystkiego, twierdząc, że on sobie zawsze może wyjechać na Litwę i tam zostanie z Elżbietą. No i Elżbieta tą królową została. I co więcej, okazała się wcale tą królową nie taką złą. Bo znowu, wydaje się, że nasi możni będą podchodzić do niej strasznie, że nie będą ją, będą starali się sekować. I część pewnie tak robiła, ale z drugiej strony to jest jednak królowa. Ona jednak jakieś tam wpływy ma. Wpływy i możliwości. I z rachunków dworskich wynika, że to wcale nie było tak, że ona została izolowana, że tu zabiegali o jakieś audiencje u niej, podejmowała legata, rozmawiała z różnymi osobami, więc to wcale nie wyglądało taką niesamowitą izolację. Chociaż Długosz napisał, że kiedy zmarła, to cały Kraków cieszył się z tego, że nielubiana królowa zmarła. I jedyny, który ją opłakował, to jest król. Czy tak było rzeczywiście? No Długosz nie był chyba zbyt... Długosz jej na pewno nie lubił. A właściwie może inaczej. Nie lubił jej na pewno Oleśnicki, który był jego takim patronem, bo Długosz raczej miał małe szanse, żeby Elżbietę poznać. No dobrze. No to została nam ostatnia. No jeżeli chodzi o żonę Jagiełę, tak. Zofia Holszańska też właściwie czystym przypadkiem, bo przecież już były prowadzone z Ofką, wdową po władcy czeskim Wacławie, gdzie Zygmunt Luksemburski nawet miał Śląsk dorzucić w charakterze posagów, co raczej mało kto wierzył, żeby pozbył się całej tak potężnej ziemi. Ale jakieś takie propozycje się pojawiały. Jagiełło był bardzo sceptyczny do tego, chociaż wysłał tam Zawiszę Czarnego, żeby dogadał się z Zygmuntem, żebyśmy wiedzieli, jak wyglądają tego rodzaju sprawy. Ale tutaj zadziałał Witold, wielki książę litewski, Witold, brat stryjeczny Władysława Jagieły, który podsunął królowi księżniczkę holszańską Sofię. Sonka była wyznania prawosławnego, jeżeli miałaby zostać królową polską, musiała przyjąć chrzest, co zresztą się stało. Natomiast te rozmowy z książętami holszańskimi, właśnie ze stryjem też Sonki, bo ona też jako sierota bez ojca wychowywała się razem z siostrami na dworze stryja, były według latopisów ruskich bardzo zabawne, bo Sonka była średnią siostrą. Zgodnie z prawem powinna na początku wyjść za mąż starsza, Wasylisa. Starano się zatem królowi, no bo holszańska to holszańska, przedstawić Wasylisę. Jagiełło jednak stwierdził, że Wasylisa jest zbyt krzepka. Jak na jego starcze kości w łożnicy mogłoby się to skończyć nieszczęściem. Nie da się ukryć, że Sonka musiała być bardzo ładna. Różne przekazy, i ruskie, i polskie, i krzyżackie, przekazują nam informacje o jej wielkiej urodzie. Niestety, jak mówię, nie ma żadnych portretów, a jedyne co wiemy to to, że kiedy otwarto jej grób w 1902 roku, to znaleziono szczątki królowej, która miała długie, czarne, kręcone włosy. I tyle wiemy z urody Zofii Holszańskiej. Ale Zofia miała jedną zaletę. Była młoda. A młodość dawała gwarancję na dzieci. Tak, dokładnie. To był problem Jagieły właściwie do prawie końca jego panowania, tak, prawda? Tak. Czyli kończąc wątek
żon Władysława Jagiełły, stwierdzić możemy, że właściwie żadno z jego małżeństw nie przyniosło Polsce ani aliansu, ani żadnej korzyści politycznej, takiej wyraźnej. Poza może jedną rzeczą, że wykorzystano Jadwigę Antagaweńską, żeby ostatecznie załatwić sprawy Rusi, z którą od dłuższego czasu mieliśmy spór o te tereny, podbijany wspólnie przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego. Aha, ale tu jakby sytuacja była odwrotna, bo to Jagiełłę dobrano do Jadwigi, nie był, to on tutaj nie miał wpływu właściwie. Nie, w najmniejszym stopniu, natomiast rzeczywiście mamy przedłużenie dynastii. No, to była bardzo ważna sprawa. To bezsprzecznie wątek niewątpliwie ważny. Dobra, przejdźmy dalej. To może w takim wypadku zapytajmy o miłość w małżeństwach królewskich. Czy była miejsce na królewskim dworze miejsce na miłość między królem a królową? Już tutaj o dwóch przykładach, trzech właściwie przykładach wspomnieliśmy, ale jak to wyglądało tak w standardzie niejako? No w standardzie niejako nie było czegoś takiego i miejsce na uczucie rzadko się tam znajdowało. No mamy przykład Władysława Jagiełły, tutaj patrząc na nasze władczynie, o których tutaj mówimy, że rzeczywiście kiedy pokochał ewidentnie Elżbietę Granowską, był w stanie przewalczyć swoje uczucie i swój mariaż. Natomiast nie mamy śladów jakiegokolwiek uczucia pomiędzy Jadwigą Antagaweńską, Anną Cylejską czy też Zofią Holszańską. Co ciekawe jednak, najwyraźniej było jakieś uczucie pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem a Elżbietą Rakuską. A to jest bardzo interesująca sprawa, ponieważ Kazimierz Jagiellończyk, kiedy dowiedział się, jak Elżbieta wygląda, praktycznie rzecz biorąc wstrzymał prawie na tydzień ślub. Powtarza nam się scenariusz z Anną Cylejską. Natomiast w przypadku Elżbiety Granowskiej my na szczęście możemy dowiedzieć się, jak ona wyglądała, bo dla mediewistów no nie mamy, jak mówię, cały czas żadnych portretów. Była dziwna informacja o Długosza, który już wtedy pracował nad swoją kroniką, już wtedy był na dworze, więc też był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, że doszło do takiego incydentu i nie wiedzieliśmy dlaczego. Natomiast w momencie, kiedy w latach 70. otworzono grób Elżbiety Granowskiej i antropolodzy przebadali jej ciało, to okazało się, to okazało się, że Elżbieta, no delikatnie rzecz biorąc, najpiękniejszą kobietą chyba nie była. Z tego co wiemy, to miała bardzo wysokie czoło, głęboko osadzone oczodoły, przednią szczękę wysuniętą z pomiędzy warg, słynną wargę Habsburgów, czyli tą taką obwisłą, ale dodatkowo miała skoliozę, czyli lekki garb i była przekrzywiona w jedną stronę. A Kazimierz Jagiellończyk był jednak, z nagrobka wnioskując, chyba raczej przystojnym mężczyzną. No i okazuje się, że jednak to małżeństwo jest małżeństwem udanym. Nie wiem, czy będzie tam kwestia miłości, jakiegoś uczucia, ale na pewno będzie bardzo duży szacunek ze strony Kazimierza w stosunku do Elżbiety, bowiem jest to jedno z nielicznych małżeństw średniowiecznych, gdzie królowa angażuje się w wybór męża dla swoich córek. To zasadniczo jest domena tylko i wyłącznie męska. To władca wybiera. Tak, bo to też kwestia polityczna. Ale oczywiście, że tak. Tam żona może mieć ewentualnie głos doradczy, ale wcale się nie trzeba z tym głosem liczyć. Natomiast tutaj dochodzi do czegoś takiego, że w pewnym momencie nawet Elżbieta prowadzi pretraktację z posłami przyszłego męża swojej córki. I nie Kazimierz się w to angażuje, tylko Elżbieta. Elżbieta wystawia glejt, przeprowadza rozmowy, nie zgadza się na kolejnego małżonka, innej swojej córki. Jakież to musiało być zaufanie od króla względem swojej żony. Co więcej, to też jest bardzo charakterystyczne, ponieważ władcy z dynastii Jagiellonów zarządzali Królestwem Polskim i Litwą mobilnie. Oni na dobrą sprawę cały czas jeździli. Kazimierz Wielki to był władca stacjonarny. Wawel był tą główną siedzibą. On jak wyjeżdżał, to nieliczne. Natomiast w przypadku Władysława Jagieły, czy też jego synów, Kazimierza Jagiellończyka także, to w większości to jest kwestia prowadzenia tego w sposób mobilny. Bardzo często było tak, że w Krakowie nie było ich przez kilka lat. I w przypadku Władysława Jagieły te żony bardzo rzadko z nimi jeździły. W momencie, kiedy policzono, ile razy Jadwiga Antagaweńska spotykała się z Władysławem Jagiełą podczas swoich rządów, to wyobraź sobie, że najczęściej w ciągu roku to było 45 dni, nie pod rząd. W sumie, a najrzadziej 13. To też jest przy okazji bardzo ciekawy przyczynek do jednej rzeczy, a mianowicie
zastanawiano się, dlaczego Jadwiga Andegaweńska tak późno zaszła w ciążę. Patrząc z punktu widzenia ilości i częstotliwości ich spotkań, cud, że w ogóle się udało. No to prawda. To właściwie ci władcy byli dla siebie obcymi zupełnie ludźmi. Ale absolutnie. Natomiast w przypadku Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej oni cały czas spędzają razem. Elżbieta praktycznie rzecz biorąc cały czas towarzyszy Kazimierzowi. Rozstają się tylko i wyłącznie na pewne fragmenty etapów wojny 13-letniej, kiedy Kazimierz jest na wyprawie. Chociaż nierzadko Elżbieta wtedy przyjeżdża do Nieszawy i wtedy się gdzieś tam kontaktują. I w momencie, kiedy jest w połogu, to znaczy rodzi dzieci, a następnie jest w połogu, wtedy się do swojej śmierci opiekuje nią Zofia Holszańska. Ale potem podróżują razem. I to nie tylko razem jako małżeństwo, tylko później razem z dziećmi. Te dzieci nie są zostawiane tak jak był zostawiany, o czym mam nadzieję, że będziemy jeszcze mówić, potomstwo Jagieły, tylko oni podróżują wszędzie. Synowie, córki, razem z ojcem i z matką. To jest normalna niesztampowa rodzina, bo jak na rodzinę królewską są absolutnie niesztampową rodziną. Tak, tutaj z tego, co mówisz, wygląda, że jest brak dystansu między rodzicami i dziećmi. Co więcej, najwyraźniej Elżbieta się chyba sama angażowała w związku z tym wychowanie swojego potomstwa. Jak najbardziej. Kazimierz Jagiellończyk dokładnie tak samo. Co więcej, odprowadzanie córek do granicy, odprowadzanie Władysława Jagiellończyka, późniejszego króla czeskiego i węgierskiego, do granicy. Towarzyszą rodzice, do samego końca odprowadzają. Jak są jakieś większe uroczystości, zjeżdża się prawie cała rodzina. No nie córki, które w tamtym czasie już jak wyszły za mąż, nie podróżowały, ale najczęściej przyjeżdżali wszyscy synowie. Chociażby kiedy jeden z nich został kardynałem, zjechała się cała rodzina z darami, ze wszystkimi. No coś, co jest naprawdę bardzo rzadko. Piękny obrazek. Tak, bardzo ładny obrazek. I też znowu wydaje się, że małżeństwo z osobą, która zaczyna się tak nieszczęśliwie. Nie może być szczęśliwe. Mam taką koncepcję, czy jest słuszna, czy nie jest słuszna, trudno mi powiedzieć, ale Elżbieta została oddana przez matkę na wychowanie razem ze swoim synem. Ona praktycznie rzecz biorąc ojca straciła przecież bardzo wcześnie. Matka oddała ją jako małą dziewczynkę. Ona była wychowywana na dworze też stryja. Być może z racji także i swojej jakiejś choroby, bo prawdopodobnie miała jakąś gruźlicę kości, stąd właśnie te zwyrodnienia wszystkie. Być może to po prostu było bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo. A w przypadku Kazimierza Jagiellończyka to też niestety wygląda tak, że kiedy zmarł Władysław Jagiełło, jego matka, znaczy matka Kazimierza i Władysława, doprowadziła do koronacji Władysława Jagiellończyka, późniejszego Warneńczyka, ale potem wyjechała do swoich dóbr prawnych i praktycznie rzecz biorąc przez 4 lata nie miała żadnego kontaktu z synami. Jeden z nich ma 10 lat, jeden z nich ma niecałe 7. To na pewno była trauma dla takiego dziecka. Z drugiej strony teoretycznie w wieku 7 lat chłopcy przechodzili pod opiekę już piastunów męskich. To jeszcze też pamiętajmy o jednej rzeczy. W średniowieczu kobiety nie karmiły swoich dzieci. Mówimy o władczyniach, mówimy o arystokratkach, mówimy o szlachciankach. Od tego była mamka. Tam nie ma praktycznie tej więzi wychowania. Królowa urodziła dziecko, następnie to dziecko zostało jej zabierane. Od początku karmiła je mamka i wynikało to z dwóch prozaicznych rzeczy. Po pierwsze, królowa miała jak najszybciej dojść do siebie. Miała wrócić do swoich funkcji, a nie zajmować się dzieckiem. A po drugie, no, należało wstrzymać jak najszybciej okres laktacji, żeby królowa była na nowo płodna. Tak. 6 tygodni możemy sobie na nowo królową brutalnie rzecz biorąc zapładniać, no bo do tego służy, żeby urodziła jak największą ilość potomków. Więc też nie możemy mówić jakiejś takiej więzi, która w tamtym czasie gdzieś była, że królowe doglądały te swoje dzieci, że się opiekowały nimi, brały je na kolanach, przytulały. Nie. To raczej był zimny wychów, coś jak w The Crown możemy sobie obaczyć we wcześniejszych formach. I to chyba bardziej było zbliżone właśnie do czegoś takiego. Oni mieli niańki, mieli mamki, mieli wszystko. Powiem ci więcej. O tym, jak mało znaczyły dzieci w rodzinach królewskich, bardzo ładnie wygląda w momencie, kiedy Królestwo Polskie dotyka jakaś zaraza. A dotykały bardzo często. Jakaś zaraza zbliżała się do Krakowa, król z królową wyjeżdżali na Litwę. Dzieci odsyłano albo do Tyńca, albo do Chęcin, ale nie zabierano ich na Litwę. I jeżeli zaraza zbliżała się już do Wilna, król zostawiał królową na Zamku Wileńskim, a sam z Wielkim Księciem Litewskim udawali się w lasy litewskie. Najważniejszy był władca, to on się miał uratować. Potem była królowa, bo ewentualnie, jeżeli była płodna, to warto było ją też,
a najmniej znaczyły dzieci. Zawsze się mogą urodzić następne. Nie ukrywam, taki brutalny mocno racjonalizm i no może w dzisiejszych realiach szokujący, ale chyba standardowy w tamtych czasach. No i tak zastanawiam się po prostu, czy dlatego, że i Elżbieta nie miała jakiegoś takiego ciepłego dzieciństwa i Kazimierz siłą rzeczy też nie. Postanowili czy z tego nie wynikało coś tak, innego, tak, 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 tak. Przełamać i nagle się okazało standardy. Dosłownie. Mhm. No świetnie. No jak powtórzę się raz jeszcze, no piękny obrazek z tego wychodzi. Tak. Ale to jakby prowadzi mnie do kolejnego pytania. Czy w takim wypadku, słysząc wcześniej o roli, jaką Elżbieta Rakuska pełniła chociażby w procesie wyboru mężów dla swoich córek, czy można się pokusić o stwierdzenie, że była ona jakimś na kształt szarej eminencji? Czy ona miała jakiś wpływ na życie publiczne? Aha. Jak w ogóle wyglądało to w wypadku innych polskich królowych? No, w wypadku Jadwigi no, temat mamy prawie oczywisty, była królem, a więc potencjalnie ten wpływ na życie publiczne mieć powinna. A pozostałe królowe? Potencjalnie mieć powinna, ale niewiele miała. Mhm. Jakby nie spojrzeć, to był patriarchalizm i w momencie, kiedy Jagiełło został władcą, to jednak Jagiełło jest władcą. Co bardzo ładnie świadczy, pokazuje zresztą, mimo wszystko wartość Jadwigi w tamtym czasie. Kiedy Jadwiga wystawiała jakieś dokumenty, a wystawiała, jak wszystkie królowe, rozmaitego rodzaju dokumenty, jakieś nadania dla danego możnego, żeby go wyróżnić, jakoś podkreślić jego wartości, to ten możny szedł do Jagiełły, żeby jednak władca ten dokument potwierdził, że to musi być jeszcze, że nie tylko podpis Jadwigi, ale tak, również w drugą stronę absolutnie nie. Jagiełło wystawia dokument, nikt nie idzie do Jadwigi, żeby poświadczyć. Ze wszystkich wystawionych dokumentów Jadwigi tylko jeden mamy niepoświadczony. A właściwie to też nie wiemy, czy nie jest poświadczony, bo może się nie zachowało to poświadczenie. Co jednak pokazuje, że panowie polscy król królem, ale mężczyzna mężczyzną. Pokazywali, kogo traktowali tak naprawdę, naprawdę poważnie. Anna Cylejska praktycznie rzecz biorąc nie miała prawie żadnych wpływów. Elżbieta Granowska też nie. W przypadku Zofii Holszańskiej odegra ona pewnego rodzaju rolę, ale dopiero później, po śmierci Jagiełły, nawet jeszcze po śmierci Władysława Jagiellończyka pod Warną. Kiedy przyjdą informacje o tym, że Kazimierz, że Władysław zginął, znaczy właściwie zaginął, bo ciała nie znaleziono i przez długi czas prowadzono poszukiwania przecież władcy na Węgrzech, na szeroką skalę, zarówno Kazimierz, który w tamtym czasie już był wielkim księciem litewskim, jak i Zofia, która była jedynym koronowaną głową w kraju, biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, no, z każdej strony te poszukiwania były. I kiedy już ostatecznie było wiadomo, że no, raczej nie ma szans, żeby się Władysław gdzieś nam objawił. I trzeba było podjąć decyzję, kogo wybieramy na tron Polski. Teoretycznie wydawało się proste. Tak, jest Kazimierz, prawda? Ale z drugiej strony były tu też pewnego rodzaju inne zależności polityczne, wielkie ambicje i wpływy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. I wtedy rzeczywiście przez te kilka lat bez królewia Zofia zaczyna odgrywać pewnego rodzaju rolę. Jest jedyną koronowaną głową w kraju, a zatem przy niej skupia się jakby opozycja w stosunku do Zbigniewa Oleśnickiego. Przy niej skupiają się ci urzędnicy, którzy chcą osadzić Kazimierza Jagiellończyka bez żadnych warunków, bez żadnych obostrzeń, po prostu chcą, żeby ten władca zasiadł w kraju. I wtedy Zofia rzeczywiście zaczyna odgrywać dosyć dużą rolę. Aczkolwiek wydaje się, że ona nigdy też takich ambicji politycznych nie miała. Bo w momencie, kiedy udało się doprowadzić do tego, że Kazimierz Jagiellończyk został władcą, to matka rzeczywiście przez pewien czas no, bardzo ładnie angażuje się w to wszystko, kiedy Kazimierz przybywa do kraju. Ona właściwie pierwsza go wita w granicach Królestwa Polskiego, odprowadza go do granicy, czasem odwiedza go na Litwie, bo Kazimierz akurat najczęściej przebywał w Wilnie albo po prostu na Litwie w różnych miejscach. Ale kiedy Kazimierz się żeni z Elżbietą Rakuską, Zofia zachowuje się jak nietypowa teściowa. Wycofuje się znowu do swoich dóbr oprawnych i praktycznie rzecz biorąc nie angażuje się w małżeństwo swojego syna. I przestaje także jakiekolwiek mieć znaczenie polityczne. Ona zarządza swoim ukochanym Sanokiem, bo tam najczęściej przebywa. Dba o tych poddanych, naprawia mury zamku, zleca różne rzeczy. Natomiast owszem, tam kontroluje swoje dobra oprawne, natomiast nie ma jakiegoś specjalnego zaangażowania się politycznego. To ja zapytam jeszcze o Zofię. Czy jej postawa, o której właśnie opowiedziałaś, jak uważasz, czy to był przejaw
jakby jej odpowiedzialności za państwo w danym momencie, czy została po prostu przedmiotowo wykorzystana początkowo jako taka gwiazda, która będzie skupiała wokół siebie opozycję przeciwko Oleśnickiemu? Wiesz co, bardzo długo w historiografii polskiej była takie stwierdzenie, że właśnie w tym okresie bezkrólewia Zofia Holszańska stworzyła jakieś bardzo silne stronnictwo polityczne, którym kierowała. Z moich badań, a swego czasu przy pracy habilitacyjnej zajmowałam się Zofią Holszańską, okazało się, że niczego takiego nie było. A raczej wręcz przeciwnie. To właśnie panowie polscy wykorzystali fakt, że ona jest tym jedyną głową koronowaną, że na pewno będzie chciała doprowadzić do koronacji syna i w jakiś sposób się w to zaangażuje. Natomiast ona nie miała żadnego doświadczenia politycznego, żadnego doświadczenia w dyplomacji. Ona nie była w stanie w najmniejszym stopniu samodzielnie to wszystko przeprowadzić. Miała mądrych w danym momencie doradców, tych najważniejszych urzędników, między innymi kaszelana krakowskiego Jana Strzyżowa, taką bardzo solidną postać w tamtym czasie. I to on, na dobrą sprawę, podejrzewam, że wespół z nią jakoś to wszystko przeprowadzał. Natomiast fakt, że ona się potem całkowicie wycofuje z życia politycznego, świadczy, że to nie była jej bajka. Okej, to w tym samym pytaniu, w kontekście tej szarej eminencji, wróćmy jeszcze do Elżbiety Rakuskiej. To może ona odgrywała jakąś wybitną rolę? No szukam takiego Richelieu w spódnicy. No. No właśnie, w przypadku żadnych z naszych królowej nie było Richelieu w spódnicy. Natomiast Elżbieta Rakuska, słuchaj, to w kontekście jeszcze tych dzieci, okazało się, że słuchaj, ona w momencie, kiedy zmarła Kazimierz Jagiellończyk, kiedy ona została wdową, to ona też zaczyna działać inaczej niż Zofia Holszańska. Bo Zofia Holszańska jako wdowa dba o te swoje dobra oprawne. Ona praktycznie rzecz biorąc prawie w ogóle nie przebywa na Wawelu, chyba że akurat na Wawelu jest Elżbieta Rakuska i rodzi. To wtedy rzeczywiście teściowa przyjeżdża i jest przy niej. Natomiast tak to ona sobie siedzi w tym sanoku, zarządza, czasem wyjeżdża do Biecza, czasami do Radomia, to są wszystko jej dobra oprawne i ona rzeczywiście się tym wszystkim zajmuje. Natomiast w przypadku Elżbiety Rakuskiej, kiedy ona została wdową, ona nie wyjeżdża już poza Kraków. Tam, w tym Krakowie, ma swoją siedzibę. O tej siedzibie też zresztą warto powiedzieć, ale o tym za chwilkę. Ma tam swoją siedzibę na Wawelu i tam sobie zarządza. Natomiast, co jest też bardzo charakterystyczne, to zaangażowanie rodzinne przełożyło się chyba troszeczkę za bardzo negatywnie po śmierci Kazimierza. Bowiem, praktycznie rzecz biorąc, za życia Elżbiety prawie żaden z jej synów nie żeni się. O. Sytuacja jest taka, że ożenił się Władysław, jak wyjechał z kraju. Zygmunt stary, pierwszy ślub pierze, jak już jest mocno po 40. Ożenił się Aleksander Jagiellończyk. Elżbieta nienawidziła Heleny Moskiewskiej. I chyba nie tylko dlatego, że Helena nigdy nie przyjęła wiary katolickiej, bo tam rzeczywiście pomiędzy Aleksandrem i Heleną, to jest takie nasze trzecie małżeństwo na poły średniowieczno-nowożytne, w którym ewidentnie widać, że jest jakieś uczucie, jakaś forma uczucia. Pomimo tego, że Helena nie przyjęła tej wiary rzymskokatolickiej, jej mąż bardzo ją wspierał. Elżbieta pisała nawet supliki do papieża, żeby zmusić Helenę do przyjęcia tej wiary. Starała się ją zmusić do tego, żeby weszła do kościoła. Helena z szacunkiem odprowadzała teściową do murów kościoła, a następnie zawracała. Zobaczyły się bardzo krótko. Helena była w Krakowie tylko 3 miesiące i wyjechała, nigdy więcej się tam nie pojawiła, bo był absolutny zatarg. Elżbieta zresztą z premedytacją spóźniła się na ślub swojego syna, więc no, widać, tutaj to zagranie teściowa-synowa ewidentnie nie zagrało. Chociaż miała bardzo dobry wzorzec, bo w przypadku Zofii Holszańskiej okazało się, że dogadywały się fantastycznie. Razem chodził na jakieś bale, teściowa zawsze przy niej była, przy wszystkich porodach. Nie było tam żadnego zatargu. Ciekawe. Z drugiej strony, może patrząc czysto po kobiecemu, Zofia była bardzo ładna, Elżbieta niekoniecznie. Może po prostu nie widziała w niej konkurencji. No rozumiem. No rzeczywiście wychodzi nam ciekawy przykład stosunków, no tak czasem bolesnych w naszych domach teściowa-synowa i widać, że te emocje były również i na średniowiecznych dworach. Ciekawe. Dobrze, to w takim wypadku kolejne moje pytanie będzie dotyczyło rzeczy, która nie ukrywam mnie zaintrygowała. Jak to się stało, że dorosły facet, król, czyli Władysław III, umiera jako kawaler, mając lat ponad 20. Mając lat równe 20.
20. W 24 się urodził, w 44 zginął. No tutaj też wyszły troszeczkę zawirowania polityczne. No bo on zostaje znowu władcą w wieku lat 10, czyli jest jeszcze niepełnoletni. Rządzi w jego imieniu Rada. Tam oczywiście były na początku jakieś formy, próby regencji. Zofia Holszańska była kiedyś planowana, później Zbigniew Oleśnicki próbował, ostatecznie została Rada, bo możni polscy także nie chcieli za bardzo, żeby Zbigniew Oleśnicki był tą taką właśnie szarą eminencją i takim kardynałem Richelieu. Nie, aczkolwiek miał wielki wpływ na małego Władysława. Co do tego nie ma dwóch zdań. I to na dobrą sprawę z inicjatywy Oleśnickiego. Władysław został potem władcą węgierskim, chociaż nikt nie spodziewał się, że wyjedzie i już nigdy nie wróci, bo miał wyjechać, dać się ukoronować i wrócić z powrotem. No okazało się, że do niczego takiego nie doszło. Oleśnicki chyba liczył na to, że dzięki wyprawie antytureckiej uda mu się zostać papieżem. A nie, to już jest zbyt daleko posunięta. Bo nie miał żadnego wpływu, jeżeli chodzi o zorganizowanie wyprawy węgierskiej. To wszystko Węgrzy. To oni pchnęli ostatecznie. Ale oczywiście, że tak. No, to jednak mimo wszystko my tam nie mieliśmy wpływu na politykę węgierską, więc to czegoś takiego nie było, na pewno. Szkoda. Natomiast nie zmienia faktu, że no później w momencie, kiedy Władysław przez 4 lata przebywał na terenie Królestwa Węgierskiego i my za wszelką cenę próbowaliśmy go sprowadzić do naszego kraju, no to jakikolwiek wpływ na ewentualne planowane mariaże mogli mieć Węgrzy. A nie my. Gdyby Władysław był u nas, prawdopodobnie jakąś kandydatkę na żonę wcześniej czy później byśmy go znaleźli. Ale skoro przebywał cały czas tam, no to jedyne na czym się skupialiśmy, no na tym, żeby tutaj go sprowadzić, no ale nie wyszło. No dobrze. To teraz może dodajmy szczyptę pikanterii do tych naszych opowieści o królowych. Jeszcze ci mało? Jeszcze brakuje mi troszeczkę, bo nie ukrywam, mam ochotę na jakiś skandal. Czy nasze dwory były arenami takich skandali obyczajowych, których główną rolę grały nasze królowe? Tak, nawet 3. Jak na taki krótki okres, o którym tutaj mówimy, tam mieścimy się raptem lekko ponad stulecie, a szczyżony z 4 żon Władysława Jagieły były posądzane o zdradę. Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska i Zofia Holszańska. Anna Cylejska również? Anna Cylejska nawet dwukrotnie. Kto oskarżał? W dodatku raz miał być to romans z arcybiskupem gnieźnieńskim. Myślę, że ta pikanteria już jest tak, do tego posunięta. Zaczynamy sięgać w tym kontekście sufitu właściwie. Tak, to znaczy wiadomo, no Zofia Jadwiga Andegaweńska, no czyli te słynne spotkania albo niespotkania z Wilhelmem Habsburgiem, który gdzie długoż bardzo mocno namieszał w swojej kronice, opisując to wszystko. W przypadku Anny Cylejskiej były 2 takie posądzenia. Pierwsze niestety dokładnie w tym samym czasie, kiedy była w ciąży, to oczywiście zawsze dodaje też dodatkowej pikanterii. I oskarżał wówczas jednego z rycerzy, Klemensa z Moskorzewa, jeszcze jakiegoś jednego. Klemens z Moskorzewa był wtedy zresztą ochmistrzem dworu, czyli zarządzającym dworu Anny Cylejskiej. Był oskarżony przez Mikołaja Skurowa i tłumaczył się gęsto przed królem z tego powodu. Raczej wątpię, żeby cokolwiek było. Musisz pamiętać o jednej rzeczy. Królowe w ogóle swoją siedzibę na Wawelu miały całkowicie odosobnioną. To było skrzydło, do którego mężczyźni nie mogli sobie wchodzić. Tam były specjalne drzwi. Jeśli sobie weszli, byś sobie wszedł na Wawel, przechodzisz na dziedziniec pod tą bramą, wtedy byś się musiał odwrócić przodem do tej bramy i na pierwszym piętrze tam były komnaty królowej. Jak tak sobie spojrzysz na ten krużganek z boku, to tam do tej pory jeszcze widać portal, w którym kiedyś były osadzone drzwi. Że tam był strażnik, tam nikt sobie tak nie mógł sobie wchodzić i wychodzić do królowej. Co więcej, co jest też bardzo interesujące, okna od strony dziedzińca, tam gdzie były komnaty królowej, są bardzo małe i umieszczone bardzo wysoko, żeby nikt ich z zewnątrz nie mógł zobaczyć. Okna ich komnat wychodzące na prywatny ogród królowej były większe. To był taki troszeczkę mały harem, jednak jakby na to nie spojrzeć. A zatem królowa nie miała prawa, nie powinna przebywać z żadnym obcym mężczyzną sam na sam. Chyba, że to jest mąż albo spowiednik. Tak zawsze powinna być jakaś dwórka, jakaś kobieta przy niej, jakaś przyzwoitka, która po prostu będzie pilnować, żeby moralność królowej była nienaruszalna. Co ciekawe, odpowiedzialność za to, żeby królowa
no, dobrze się prowadziła, to był właśnie ochmistrz, który ponosił za to wszystko odpowiedzialność. Tu akurat ochmistrz został oskarżony, jako że zbyt swobodnie podobno z królową sobie poczynał. Klemens zmarł zaraz po tych oskarżeniach, być może ze zgryzoty, być może z jakimiś innymi elementami. Gorzej, że w okresie Bitwy Grunwaldzkiej na dworze, na Wawelu został właśnie Mikołaj Skurowa, wspomniany arcybiskup, który z ramienia króla miał po prostu tym Wawelem zarządzać, miał pilnować tego Wawelu, jakby gdyby tam jakieś wojska, bo przecież było zagrożenie całkiem realne ze strony Zygmunta Luksemburskiego, to on miał być odpowiedzialny za to wszystko. Być może wtedy doszło do jakiegoś konfliktu z Anną Cylejską, która chyba też chciała zarządzać tym wszystkim, ponieważ po wszystkim, kiedy król już zjechał do Krakowa, a zjechał dopiero rok po bitwie, wcześniej się z królową w ogóle nie widział, królowa oskarżyła Mikołaja. Czyli oskarżenie wyszło ze strony królowej. Tak jest. Mikołaj został wezwany na rozmowę do króla i znowu, co jest ciekawym przypadkiem, nie dojechał, zleciał z konia i zginął. Za dużo tych przypadków wokół Anny Cylejskiej w tym kontekście. Natomiast trzecie takie oskarżenie to rzeczywiście jest oskarżenie Zofii Holszańskiej w 27 roku. Bardzo groźne, ponieważ są już, znaczy już jest na świecie Władysław, późniejszy Warneńczyk, później drugi syn Kazimierz, który umiera w 27 roku w marcu, dokładnie wtedy Zofia jest po raz trzeci w ciąży z Kazimierzem Jagiellończykiem i wtedy występuje oskarżenie, więc to się wszystko kumuluje. Żałość rodziców ze śmierci syna, oskarżenie dokonane przez Jana Strasza z Białaczowa w stosunku do Zofii Holszańskiej. Podważenie tego, czy Kazimierz, czy późniejszy syn, który się urodzi, czy będzie legalnym potomkiem, ale jednocześnie rzutuje to także na Władysława. Czy Władysław też jest realnym potomkiem? Do króla jest wyzywany ochmistrz Wojciech Malski, który się tam gęsto tłumaczy. Mamy dwórki królowej, które były brane na tortury, żeby dowiedzieć się, co, czy rzeczywiście do czegoś doszło. Zofia za radą Zbigniewa Oleśnickiego oczyszcza się przysięgą. Jej matrony, czyli kobiety, które były w jej otoczeniu, kobiety zamężne albo wdowy, czyli takie stateczne, aczkolwiek niekoniecznie stateczne z racji wieku, mogła mieć 25 lat i być już wdową albo matroną, ale już to gwarantowało, że powinna być właśnie taka nie dzierlatką, tylko właśnie już stateczną, wyważoną, przysięgają, że do niczego takiego nie doszło. W przypadku oskarżenia Zofii Holszańskiej tam było posądzonych najbardziej jakieś takie bliskie, niegodne kontakty z królową 6 szlachciców, z czego część zdążyła uciec za granicę, część trafiła do więzienia, ale ostatecznie wyszli z niego bez żadnych konsekwencji. Natomiast oskarżyciel Jan Strasz z Białaczowa też w pewnym momencie trafił do więzienia, został osadzony w wieży, ale w pewnym czasie także wyszedł bez większych konsekwencji, więc właściwie trudno powiedzieć, czy były tam jakiekolwiek podłoże realne, czy też po prostu zbyt swobodne królowe i zachowanie. Pamiętajmy o tym, że ona jednak wywodziła się z dworu wschodniego, a dwór wschodni no, kierował się trochę innymi elementami ceremoniału niż w naszym przypadku. I być może po prostu nieświadomość jej zachowania, nieznajomość ceremoniału spowodowała takie oskarżenia i posądzenia. Rozumiem. Ale przykład Anny Cylejskiej, której dwie osoby, które ona, w wypadku której dwie osoby, które ona oskarżała o takie niecne intencje względem niej zginęły, prowadzą mnie do kolejnego pytania, a właściwie próby wyciągnięcia oczywiście mocno naciąganego wniosku, czy aby przez przypadek polskie królowe nie używały w swoich intrygach dworskich, które na pewno były, narzędzi no właśnie w postaci trucizny, sztyletu, bo tu mamy przykład Jadwigi, prawda? Córki Anny Cylejskiej i Władysława Jagiełły, która umiera, a posądzona o śmierć jest Zofia Holszańska. Po pierwsze zmarły te dwie osoby, nie zginęły, bo to też nie możemy powiedzieć w przypadku Klemensa, że on zginął. Zmarł. No, być może akurat przypadkowo tak wyszło, jak wyszło. Natomiast nie, to jednak jest mimo wszystko domena dworów południowych bardziej. A w przypadku Zofii Holszańskiej, owszem, takie coś się pojawia w przypadku kroniki Jana Długosza, ale Długosz Zofii Holszańskiej bardzo nie lubił i bardzo często dodawał jej rozmaitego rodzaju pszczyczki, posądzenia w swojej kronice. O Jadwidze, córce Anny Cylejskiej, Jagiełły, wiemy, że chorowała dłuższego czasu i to wiemy z jej
próśb pisanych w jej imieniu do papieża, żeby mogła w okresie Wielkiego Postu jeść mięso, jeść nabiał, czyli wzmocnić się po prostu elementami, które były w tamtym czasie zakazane. No, z drugiej strony Zofia Holszańska w najmniejszym stopniu Jadwidze nie zagrażała. Jeżeli ktoś zagrażał, to synowie, którzy się urodzili. Ale to nie Zofia powinna eliminować Jadwigę, tylko Jadwiga powinna eliminować synów Zofii Holszańskiej, bo to oni jej odebrali planowany tron. Natomiast Zofia Holszańska w najmniejszym wypadku. No ale to już prowadzi nas do kolejnego pytania, bo poruszyliśmy kwestie związane z polityką dynastyczną. No i nie ukrywam, od zawsze taki intrygujący moment w dziejach Polski, przynajmniej dla mnie, to moment, kiedy dynastia Jagiellonów wypływa na szerokie wody polityki środkowoeuropejskiej i kiedy zaczyna prowadzić politykę dynastyczną, która prowadzi do przejęcia tronu w Czech, tronu Węgier. Dlaczego w ostatecznym rozrachunku Jagiellonowie ponoszą klęskę? Co nie zagrało? Wszystko zagrało. Jedyne, co nie zagrało, to to, że Ludwik Jagiellończyk nie miał syna. Na dobrą sprawę podtrzymanie dynastii na tronie węgierskim było. Takie układy dynastyczne były zawierane zawsze. To nie jest jednostkowy przypadek. Zawsze zabezpieczano w razie czego tego rodzaju trony. Ale z drugiej strony popatrz. Kazimierz Jagiellończyk, ilość tych synów ma niesamowitą ilość. Ale dzieci męskie ma tylko Zygmunt i tylko Władysław. Cała reszta albo nie zawiera małżeństwa, albo te małżeństwa są bezpotomne i praktycznie rzecz biorąc nie mamy dalszej dynastii. Kto wie, jakby wyglądało, gdyby Zygmunt August miał męskiego potomka. Nie dochował się nawet nielegalnego. Tak jak w przypadku Kazimierza Wielkiego, to i tak nie miało żadnego znaczenia. Ale tu okazało się, że nie da się tego przełożyć. Podobnie w przypadku Władysława Jagiellończyka. Kiedy pod Mohaczem zginął Ludwik, zakończyła się dynastia Jagiellonów. Czyste przypadki, które zawsze się takie trafiały. No cóż, pewnie i tak bywa. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze do nas zaprosić, bo kwestia tematów, które możemy poruszać, jak o nich pomyślę, jest naprawdę niesamowita. Moi drodzy, zachęcam do zakupu książki pani profesor. Pojawi się zapewne wiosną? Raczej jesienią. Jesienią. A jaki będzie jej tytuł? Królowe w późno-średniowiecznej Polsce. Tam dowiecie się jeszcze dużo więcej nad to, co usłyszeliście w dzisiejszym odcinku. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.